Nie da się ukryć, od kilku tygodni forma sportowa marka Sebika rośnie, a zatem przychodzą również gole. No, miło mi to słyszeć. No, dobrze się czuję, na boisku dobrze mi się gra. Byle wszystko z korzyścią dla drużyny. A ile w tym kwestii wcześniejszego paromiesięcznego odpoczynku? No, wcześniej troszkę odpoczywałem, dawaliśmy pograć młodzieżowcom. Myślę, że też się wywiązywali dobrze ze swoich założeń, no, a teraz przyszła kolej na mnie. Myślę, że twoją szansę wykorzystuję póki co i oby tak jak najdłużej. Jak dotąd nic, tylko wam przyklaskiwać, jeśli chodzi o dokonania w maju. Mam na myśli mecze ligowe, przynajmniej ich większość, oraz gry w Pucharze Polski. No, na pewno wyniki cieszą, aczkolwiek sezon dla nas się nie skończył. Chcemy wygrać puchar, chcemy zająć jak najwyższe miejsce, no i chcemy wygrać Prunior System. To są nasze główne cele. Śledza Wrocław już w środę, to nie jest dla was wygodny rywal. No, na pewno ze Śledzą gra nam się ciężko, tym bardziej u nich, no ale myślę, że pokażemy się z dobrej strony i może to poskutkuje i zdobędziemy 3 punkty. Oj, teraz troszkę miejsca więcej mają zawodnicy rekordu, ależ bramka, ależ gol i mamy prowadzenie. Sobik zdobywcą bramki. Przepiękne. Ale trafienie, no jak rekord strzela, to zawsze pięknie. To już pięknie, tak? Że warto oglądać mecze rekordu, bo rzeczywiście gdzieś te powtórki bramek pewnie będą krążyć po internecie. Świetne uderzenie. Co tym razem wymyślą zawodnicy w białych strojach? Tomasz Nowak, dośrodkowanie i właśnie ten, który często w takich momentach znajduje się w polu karnym. Jak on to zrobił? Marek Miziniak, rocznik 2001, a więc jeden z tych młodych graczy. Teraz okazja dla rekordu. Jak to rozwiążą? Nie wcisnął tej piłki do bramki. Żaden z graczy rekordu. Jeszcze szansa. Szymon Wróblewski zablokowany. Caputa leży w polu karnym. Teraz się podniósł. Szymański, ale jak doszło do tej sytuacji? Myślę, że za moment to zobaczymy w jeszcze powtórce. Ale ciągle rekord. Nowak. Ależ to świetnie zrobił Tomasz Nowak, dobre dośrodkowanie, to już musi być gol, jest gol Byrtka, 2-0. Kapitalne zachowanie Tomka Nowaka, wydawało mi się, że nie ma opcji, żeby się jeszcze jakoś na tą prawą nogę zebrał, no świetnie oszukał. Powiem szczerze, w stylu trochę Andrzeja Szłapy z futsalowych parkietów, on też umiał się nagle w miejscu stanąć i w drugą stronę obrócić, no kapitalne zagranie Tomka Nowaka i przytomnie uderzył Byrtek. No właśnie, tutaj zobaczyli troszkę miejsca zawodnicy rekordu. Już próba posłania piłki do Sobika. Błąd defensora. Sobik będzie już w polu karnym. Brakuje mi takiego pazernego wejścia któregoś z innych graczy rekordu, ale teraz będzie ogromna szansa. Nie ma gola. Rudzki. Świetny przerzut i kapitalne przyjęcie piłki przez Nowaka. No to jest. To są naprawdę właśnie te proste. Takie, to się powiedział, no przyjął na klatkę, ale to. Nowak! Jak blisko było trzeciej bramki. Bardzo dobre spotkanie to tak, jeśli chodzi o całość. Pierwsze 3 kwadranse efektownej gry, drugie efektywnej w wykonaniu rekordzistów. No tak sobie wyobrażałem taki prawie idealny mecz, bo prawie idealny byłby, gdybyśmy więcej tych bramek szczylili. Mieliśmy w zasadzie pełną kontrolę nad meczem. Zakotowało się może raz, dwa po stałym fragmencie gry, plus 90 minuta. Także zagraliśmy bardzo dobrze do przodu, bardzo dobrze do tyłu, nie wiem czy Kuba miał jakiś strzał, który obronił, także no, cieszymy się, że doczekaliśmy się takiego meczu, który zagramy w każdej fazie na takim bardzo dobrym poziomie. Sporo jakości, jeśli chodzi o grę w ofensywie w pierwszej odsłonie, równie wiele w defensywie w drugiej partii. Tak, no nie mają swoją robotę do zrobienia z przodu, my do zrobienia z tyłu, ale to by nie funkcjonowało, jakby jeden nie pracował na drugiego. Też dużo ofensywnych, jakby mieliśmy sytuacje postawy fragmenta gry, które gdzieś tam dochodziliśmy i to też zasługa, co by nie powiedzieć trenera, bo to gdzieś tam trenujemy i to fajnie wychodzi. Szkoda, że z tego nie było więcej bramek. Do przodu o tyle się fajnie grało, że mieliśmy naprawdę świetnie przygotowane boisko i to czapka z głowy dla chłopaków, którzy dbają o to boisko, bo to jest przyjemność, było polane, pogoda idealna do grania na wysokim słoneczku i naprawdę cieszymy się. Bardzo im dziękuję za to, jak dbają o to boisko, bo tak jak powiedziałem, to jest przyjemność wychodzić i grać na takim boisku. By nie popaść w przesadę, jeśli chodzi o pochwały, to jednak trzeba podkreślić, że na dystansie kwietniowo-majowym prezentujecie dość dobrą, równą formę. Chciałbym, żebyśmy to podtrzymali. Teraz takie prawdziwe weryfikacje, bo jedziemy do Wrocławia, później mamy mecz u siebie, znowu Polonia Bytom.
W międzyczasie będzie też puchar. No, tych meczów trochę jest, ale myślę, że ten w sumie nieprzepracowany okres przygotowawczy pozwoli nam utrzymać dobre tempo, rotacje, mamy wyrównany skład, więc myślę, że to też jest powód na tego, że solidnie i dobrze wyglądamy w tym rytmie co 3 dni. Czyli reasumując, zdrowie jest, para płucach również. Tak, i oby było jak najdalej. Powodzenia. Dzięki piękne.